As we know it, will soon come to an end. Siemanko, witam was w kolejnych zakładach bukmacherskich. Miała być przerwa, a ja postanowiłem tylko nagrać i wyłączam komputer. Zakłady dla was jutro tak samo będą i w czwartek też. Tylko że na Ligę Mistrzów będę podawał wszystkie mecze, a na Ligę Europy już konkretne rzeczy. No to tak, pierwszy typ. Oczywiście wszystkie mecze stawiamy single. Nieważne jaki kurs, jaki typ, wszystkie stawiamy single. Jest to tak. Basilea Arsenal na Arsenal Salah, kurs 2.15, pierwszy single. Bayern Monachium Atletico Madryt na Bayern Monachium, drugi single. Dlaczego na Arsenal? Arsenal walczy z PSG o lidera. A Basilea już o nic nie walczy, tak naprawdę. Odpada z Ligi Mistrzów. Bayern Monachium. No po porażce z FK Rostow musi wygrać, Atletico Madryt już ma zapewniony awans, więc PSV jeszcze może, że tak powiem, wygrać z Bayernem Monachium i rzucić go z drugiego miejsca. I dlatego na Bayern Monachium. No remis też Bayernowi daje awans, ale myślę, że powinni wygrać z Atletico Madryt. Benfica Napoli, że obie drużyny strzelą gola. Oczywiście, że tak, ponieważ jak i Benfica, jak i Napoli grają słabo w obronie, a mają świetne ataki. Benfica gra u siebie, dlatego obie strzelą. Jakby Benfica grała na wyjeździe, tu bym się wstrzymał z tym, że obie strzelą i bym bardziej poszedł w kierunku poniżej 2,5 ewentualnie. Napoli teraz jest na fali, dlatego taki typ. Obydwie drużyny strzelą gola, kolejny typ. Dynamo Kijów, Beşiktaş, Stambuł. Tu jest na dwoje babka wróżyła. Nie patrzę na kursy, bo na, że obie nie strzelą, też był kurs złoty 90. Ale to będzie zależało od tego, jak szybko strzeli Dynamo Kijów. Bo to, że Beşiktaş potrafi strzelić i strzeli bramkę, to jestem tego przekonany. Chodzi o Dynamo Kijów. Widzę porażka po prostu. Gra to jest porażka w lidze ukraińskiej Dynamo Kijów. Dlatego takie sprostowanie co do tego. Dlaczego tam? Manchester City Celtic powyżej 3,5. Dlaczego taki typ? Kurs 2,20. Ponieważ po pierwsze City gra u siebie, a u siebie City gra, można powiedzieć, rewelacyjnie. Stwarza sobie sytuację. Może myślę, że powinni zmieść Celtic z gruntu tu. A i Celtic nie jest bez szans na bramkę ze względu na to, że City gra ofensywny futbol. Dlatego taki typ. Tym bardziej, że jak Celtic strzeli pierwszy gola, no to już jest pozamiatane. Wtedy City się rzuci. Suma goli PSG, Ludogorets, Razgrad. Powyżej 2,5 PSG, że Ludogorets spadnie i tu też niby kurs złoty 44 tylko, ale tu jest duże ryzyko, ponieważ PSG może wygrać 2-0. Im to wystarcza 1-0. No, grają u siebie, dlatego postawiłem powyżej 2,5, tym bardziej, że Ludogorets Razgrad też nie jest bez szans na strzelenie bramki. I PSV Rostow powyżej 2,5. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówiłem, PSV będzie chciało wygrać, żeby przyścignąć Bayern Monachium, ewentualnie jak Bayern by wygrał. Ale żeby tego dokonać, bo FK Rostow na pewno nie spocznie na tym, to będą musieli przynajmniej dwie bramki strzelić, ponieważ FK Rostow myślę, że tą jedną strzeli. Tego takie typy. Ja już was zapraszam jutro i do zobaczenia. Hej!